Miejsce kierowcy w modelu Talisman cechuje się zaawansowaną techniką i wysoką jakością wykonania. Zawiera konfigurowany 7-calowy kolorowy ekran TFT, zwiększający przyjemność z jazdy. Możesz dostosować wygląd wyświetlacza, wybierając spośród wielu różnych stylów i kolorów. Na kierownicy znajdują się elementy sterowania komputerem pokładowym, funkcją zestawu głośnomówiącego telefonu oraz regulatorem i ogranicznikiem prędkości. W zależności od wersji, Renault Talisman może być wyposażony w otwierany dach. Do otwierania i zamykania dachu oraz osłony przeciwsłonecznej służy przełącznik znajdujący się na podsuficie. Fotele zapewniają pełen komfort i podparcie, szczególnie dobrze ograniczając ruch na boki. Zależnie od wersji, fotele są regulowane elektrycznie przełącznikami znajdującymi się przy siedzeniu. Specjalny przełącznik zapewnia bezpośredni dostęp do menu fotele na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Zależnie od wersji, przednie fotele mogą być wyposażone w funkcję ogrzewania. Po włączeniu zapłonu naciśnij przełącznik fotela, który chcesz ogrzać. Ponowne naciśnięcie spowoduje zmniejszenie temperatury. System automatycznie reguluje temperaturę i wyłącza się, gdy zajdzie taka potrzeba. Zależnie od wersji, samochód może być wyposażony w fotele z funkcją wentylacji. Funkcja umożliwia aktywną wentylację lub ogrzewanie siedziska lub oparcie fotela. W zależności od wersji, pojazd może być wyposażony w fotele z funkcją masażu. Regulacja odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego. Kierowca i pasażer mogą skorzystać z funkcji łatwego dostępu. Funkcja powoduje automatyczne odsunięcie fotela, gdy osoba, która go zajmuje, zacznie wysiadać z samochodu. Fotel automatycznie powraca do ustawionego położenia po naciśnięciu przycisku rozruchu silnika. Kierowca może zmienić położenie fotela pasażera za pomocą przycisków sterujących własnego fotela. Jest to specjalna funkcja regulacji grzecznościowej. Funkcję można włączyć za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego. Zależnie od wersji, istnieje możliwość zapisywania ustawień miejsca kierowcy, położenia fotela pasażera i ustawienia lusterek zewnętrznych dla jazdy w przód i w tył. Gdy pojazd stoi z pracującym silnikiem, ustaw przednie fotele w odpowiednim położeniu. Następnie wciśnij pedał hamulca i ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu D. Ustaw lusterka zewnętrzne w położeniu przeznaczonym do jazdy w przód. Następnie ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu R i ustaw lusterka zewnętrzne w położeniu przeznaczonym do cofania. Wybierz polecenie Zapisz na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, aby zapisać ustawienia. W pamięci można zapisać maksymalnie 6 różnych profili ustawień. Położenie przednich foteli zapisane w pamięci można przewrócić wyłącznie, gdy pojazd stoi. Regulacja wysokości i głębokości kierownicy pozwala skonfigurować stanowisko kierowcy w optymalny sposób. Zależnie od wersji, samochód może być wyposażony w funkcję podgrzewania kierownicy. Naciśnij przełącznik, aby włączyć funkcję podgrzewania lewej i prawej części kierownicy. System monitoruje temperaturę i automatycznie odcina zasilanie. Renault Talisman jest wyposażony w automatyczny hamulec parkingowy, który samoczynnie unieruchamia pojazd po wyłączeniu silnika. Po włączeniu automatycznego hamulca parkingowego na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Włączony hamulec parkingowy” oraz zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy i we włączniku. Gdy tylko pojazd zacznie przyspieszać, automatyczny hamulec parkingowy się wyłącza.
Automatyczny hamulec parkingowy można uruchomić ręcznie podczas krótkiego postoju. Hamulec zostanie automatycznie zwolniony w momencie ruszania. Automatyczny hamulec parkingowy nie unieruchamia pojazdu, gdy silnik pojazdu, wyposażonego w funkcję Stop and Start, znajduje się w fazie automatycznego wyłączenia.